Mogłoby się wydawać, że planety nie wydają dźwięków, bo przecież kiedy leżymy sobie w łóżku nie słyszymy żadnego szumu czy czegoś w tym rodzaju. Jednak sondy zbliżając się do określonych planet odbierały różne sygnały radiowe. Następni naukowcy przerabiali je na dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha. Dziś chciałbym was zaprosić na wędrówkę muzyczną po Układzie Słonecznym.